Witam serdecznie na konferencji prasowej mojej osoby Łukasza Towarowskiego jako kandydata na posła. Chciałbym się z Państwem podzielić kilkoma refleksjami, jak widzę sam mój start, tak, dlaczego kandyduję. W moim głębokim przekonaniu, Szanowni Państwo, kandydat na posła powinien wyjść do mieszkańców z jakimś konkretem. Znacie mnie przynajmniej od dwóch kadencji w Radzie Miejskiej, gdzie pracuję, że nie obiecuję gruszek na wierzbie. Będzie lobbowanie na rzecz Grudziądza, konkretnie na dofinansowanie tegoż odcinka trasy średnicowej, pierwszego odcinka trasy średnicowej, która w latach, na początku lat 2000 została wybudowana. Ona w tamtym czasie spełniała swoją rolę, natomiast idziemy do przodu, natężenie ruchu wzrasta i na dzień dzisiejszy ona jest zakorkowana. Ona jest zakorkowana w godzinach porannych, być może mniej, ale w godzinach popołudniowych naprawdę to już wygląda dramatycznie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że sam codziennie od 15 lat bodajże, tak, i pamiętam, po wybudowaniu faktycznie natężenie ruchu było całkiem inne niż dzisiaj. Nie było korku. Korki zaczęły się, powiedzmy, po roku 2012 i można powiedzieć przez ostatnią dekadę tylko natężenie ruchu się zwiększało. Dzisiaj dochodzi do takiej sytuacji na tej trasie, że jadąc od ronda Kwidzyńskiego w stronę ronda przy ulicy przy Warmie, przed ulicą Łyskowskiego na wysokości X-Trem dzisiaj, o ile dobrze pamiętam, kilkakrotnie już stałem w korkach. To się kiedyś nie zdarzało. I jeżeli miasto nasze nie pozyska, nie otrzyma tych środków, nie otrzyma dofinansowania, to uważam, że samo sobie z tym problemem nie poradzi. O tym, że jest to strategiczna inwestycja dla miasta, wiemy doskonale. Ja chciałbym przypomnieć o jednej rzeczy, tak? O tej, że na początku 2000 roku rząd lewicy, bo wtedy lewica, SLD rządziło w kraju, widziało problem Grudziądza i zapotrzebowanie na to, żeby ta trasa średnicowa powstała, i wtedy dofinansowanie wyniosło na początku pierwszej dekady 2000 roku wyniosło prawie 60 milionów złotych, a cała inwestycja, o ile dobrze pamiętam, opiewała na 90 milionów złotych. Chciałbym też zwrócić uwagę na to, jak wspomniałem wcześniej. Już za rządów prezydenta Malinowskiego widziano ten problem i aplikowano o środki unijne na wybudowanie drugiej nitki, rozbudowę rond, tak? Niestety wniosek, o ile dobrze pamiętam, w tamtym czasie przepadł. W tej kadencji, gdzie jestem przewodniczącym Rady, prezydentem jest Maciej Glamowski, też aplikowaliśmy w ramach Polskiego Ładu, bodajże też na kwotę 60 milionów złotych, tam miała być wykonana druga nitka do ulicy Łyskowskiego, rozbudowane ronda. Mimo, że tak powiem, obietnic, podkreślam, no, wniosek przepadł, dofinansowania nie otrzymaliśmy. Teraz jesteśmy w przededniu rozstrzygnięcia konkursu, na który miasto także z Polskiego Ładu złożyło wniosek na kwotę 147 milionów złotych. Wniosek opiewa na 150, ale kwota dofinansowania miałaby wynosić 147 milionów złotych, tak? I ja w tym momencie odpowiedzialnie, ponieważ jesteśmy jeszcze przed wyborami, jest konkretna partia w Polsce rządzi i rozstrzygnięcia w ramach tego ładu, z moich informacji, będą w miesiącu wrześniu, miesiącu oczywiście w okresie kampanii wyborczej. Ja proszę radnych Prawa i Sprawiedliwości i posłów, którzy z tej ziemi chcą kandydować, żeby ten problem rozwiązali. Bo Grudziądz ma tyle problemów innych, że jeżeli ta trasa średnicowa okazałoby się, że dostałaby dofinansowanie, to będę pierwszą osobą, która będzie dziękowała za to. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Natomiast jeżeli nie, to tak jak, szanowni Państwo, powiedziałem, w momencie obdarzenia mnie
mandatem posła, to będzie jeden z moich priorytetów, a znacie mnie, że no, jak mnie wyrzucają oknem, to drzwiami, to wchodzę oknem, także będę dreptał ścieżki i będę robił wszystko, żeby jeden z moich priorytetów Grudziądzan, bo to nie jest mój tylko, tak? O tym się mówi na sesjach, o tym mieszkańcy rozmawiają w kawiarniach, bo to słyszę, o tym nawet się mówi na stadionach. To jest problem i ten problem będzie się tylko nawarstwiał. Ta trasa średnicowa prowadzi do Pomorskiej Strefy Ekonomicznej. Tam na dzień dzisiejszy z może nie kilkadziesiąt, ale kilkanaście dużych zakładów pracy, którzy zatrudniają około 3000 pracowników. Codziennie tam setki samochodów ciężarowych przejeżdżają, także nie mówmy, że to nie jest Grudziądzowi niepotrzebne, bo ja też spotkałem się z opiniami niektórych osób, tak, niektórych osób funkcyjnych, nie chciałbym ich z imienia i z nazwiska wymieniać, no, że to nie jest palący problem. Ja uważam, że jest palącym problemem, natomiast na dowód tego w najbliższym czasie przedstawię Państwu na swoim profilu zdjęcia z drona, które pokazują, jak wygląda ruch o godzinie 15:16, gdzie przejeżdża się, jak to mieszkańcy mówią i zresztą sam potwierdzę to, że wolę przejechać na osiedle lotnisko przez miasto, bo jadę przynajmniej może wolniej, ale płynnie, ale nie stoję w kilometrowym czy półtora kilometrowym korku.